Jarek dołączył do naszej grupy. No i nie ukrywam, że dość szybko zwróciłem uwagę na niego, na jego wiersze. No i też jako jeden z pierwszych w naszej grupie dostał propozycję opublikowania swoich wierszy. Tutaj chciałbym Państwu przedstawić naszego szefa, założyciela grupy, jak również wydawnictwa prywatnego, pana doktora Rafała Przyzińskiego. My jesteśmy z Dolnego Śląska, z okolic Dzierżoniowa, Bielawy, Bursowi. Tam mieszkamy, tam pracujemy. Pan doktor Brzeziński już zainicjował swoją działalność wydawniczą, dał się poznać jako wspaniały promotor poezji, założył wydawnictwo. No i to są właśnie książeczki, które tutaj Jarek się wydał jako czwarty w tej serii z szuflady poety. Wspomniałem, Jarek jest jednym z pierwszych autorów, bo jest wyróżniającym się autorem. I zresztą już życie pokazuje, że wybór Jarka jako jednego z pierwszych autorów naszej serii był trafny. Tomik nosi tytuł Studnia. No i pierwszy wiersz w tomiku też taki tytuł nosi Studnia. Popołudniem gorącym ożywili ją przechodnie z rezerwuaru wody. Napełnili kubów kilka. Korwą kręcąc nieprawnie, opuścili z łoskotem łańcucha skrzypiące, chybotliwe wiadro. Pamięć i nadzieje wrócili, że oto świat przesunął granice i znów studnia potrzebna, a myślała, że ludzie wymarli, albo że nie piją wody, że spoleni z biotechnologią smak łebcą albo Coca-Cola. Czymże jest to studnia dla Ciebie, Pani poeta? Czego studnia? Nie no, ja... Znaczy, czym jest? Jest to wnętrze. Wnętrze każdego z nas. To jest studnia. Wszystko... Tutaj powiedziałeś, Panie doktorze, znaczy Ryszardzie, że każdy z nas może być poetą. Bo ja widziałem poetów, księży, widziałem poetów, szewców, widziałem poetów, piłkarzy, wirtuozów piłki, tak? Był dwa dni temu Jan Tomaszewski, był wspaniałym bramkarzem. To był poeta. Ludzie, którzy przykładają do najmniejszych nawet czynności pewnego siebie, jakąś cząstkę oddają, tak, kucharze i w każdym zawodzie, uważam, mogą być poeci. Ja tym wierszem tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że w dobie świata, który tak szybko pędzi do przodu, można być poetą, chociaż jest to dla tych, którzy tak biegają, chociażby za pieniądze, po prostu czegoś im brakuje, czegoś zapominają. I to jest ten smar. I to jest ta metafora, i to jest ta Coca-Cola, amerykanizacja życia. To może tyle i żeby to powiedzieć, to przeczytam Lądu szuka poezją właśnie. Jak to wygląda stąd naszej poezji. Lądu szuka poezja. Pędzi 21 w ekspresowym pociągu. Myśl rozmywa ludzkości, ogląd świata za szyby. A pół stukot wymusza sens pośpiechu pod szaszką. Chwilę toczy poezja, postęp goni w kolasce. Ciągnąc balast wielkości, nie przystaje ze słowem rozpuszczanym umysłem, upojonych prędkością. Lądu szuka poezja, marzy o Araracie, w potopie informacji. Właśnie. Jest tutaj sporo wierszy Jarka, właśnie takich autotematycznych, dotyczących poezji, jej miejsca, roli we współczesnej cywilizacji, funkcji, jakie spełnia i tak dalej. Oczywiście byłoby tutaj przesadą, gdybyśmy mówili
że poezja jest jakimś pępkiem świata, czy niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne. To znaczy dla pępku. Tak. Nie, jest na pępku. Ale... prawda. Znaczy nie tam się co? Poezja to jest coś takiego, co można porównać z religią. Nie wiem, ale ja już tutaj no, z takiej szerszej perspektywy, gdybym miał Państwu powiedzieć, czym dla mnie jest poezja, to już chociaż jest wszystkim. Dlatego ja po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez poezji. Marzenie albatrosa. W moim albatrosim sercu od czasu studiowania sztuki rozpostarcia skrzydeł zamieszkała niezgoda. Splata wciąż agorę uczuć i zakłóca widoki w locie między lazurami rozutwalonych fal, a wściekle obojętnego, lodowatego nieba. Szybując, wspominam druhów, którym się nie udało usiąść na ojczystych brzegach. Wśród żywiołów wychylam z tęsknoty kielich goryczy. Oczy zwracam ku gwiazdom i przy długim trzaskam dziobem, ganiąc ptasie do Boga. Pomstuję z niemożliwości poznania tajemnicy, ukrycia ponad ptasich praw w logice absolutnej. Żal po utracie przyjaciół nie mniej jest srogi, niż i oceaniczny wiatr szalejących czterdziestych. Marzę, aby wzrok poprawić nieznanej nadrzędności. Co to bardziej równej miary czasu, ptasich żywotów.